Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką zabawkę, która zwie się Paco Paco. I działa w taki oto sposób. Mamy kolorki, nie mamy kolorków. Kolorki, ja mam kolorki. I wszystko składa się w taką fajną sprężynkę. Zapraszam na poradnik. Na początku warto dodać, że nie jest to 100% origami, ponieważ do zrobienia gotowego modelu będziemy potrzebowali kleju bądź taśmy klejącej i dodatkowo sam model nie robi się z kwadratowej kartki, tylko powiedzmy z takiego specjalnego szablonu, który musimy sobie wydrukować. Link oczywiście w opisie. Na początku drukujemy odpowiednie szablony, mamy tam wersję biało-kolorową albo czarno-kolorową oraz jeszcze trzecią całą białą. Gdy na przykład nie macie kolorowego tuszu do drukarki, wtedy można wydrukować czarno-białą i pokolorować kozakami czy kredkami na jakie kolory chcemy. Jeden model składa się oczywiście z dwóch części, które widzicie. I mamy dwa sposoby na połączenie tego w jedno. Sposób pierwszy za pomocą kleju, bądź sposób drugi za pomocą przeźroczystej taśmy. Pokażę Wam, jak używać tych dwóch sposobów. Zanim to wytniemy, możemy zastosować pewien trik. Bierzemy sobie jedną kartkę i żeby później łatwiej było nam pozaginać te wszystkie zgięcia, które tutaj widzimy, można zrobić coś takiego, że bierzemy sobie linijkę i na przykład patyczek do szaszłyka, albo jak chcemy, to możemy wziąć spinacz, odgiąć go i też tym elementem zaginać. Robimy to w taki sposób, że przykładamy linijkę równiutko, równo z każdym zgięciem, czyli zaczniemy sobie od tych pionowych zgięć i wtedy, czy to właśnie spinaczem, czy patyczkiem do szaszłyka, tak po prostu mocno dociskamy. I wtedy, gdy zrobimy tak wszystkie zgięcia, to później będzie łatwiej nam to zginać. Jest trochę z tym roboty, ale to jest naprawdę pomocne. Polecam tak zrobić. Czyli na przykład wszystkie pionowe zgięcia najpierw poprawiamy, a później każde tutaj to poprzeczne w jedną i w drugą stronę. I robimy tak na dwóch kartkach. Następnie będziemy mogli skleić jedną część z drugą, ale na początku bierzemy tą drugą kartkę z tymi kolorami i ucinamy tutaj równo z tą krawędzią. Teraz bierzemy tą drugą kartkę i tutaj przy żółtym, jak widzicie, są takie wystające elementy. Takie linie i po prostu między tymi liniami też tutaj musimy odchodzić troszkę kartkę. Jeżeli pomiędzy jedną linią a drugą będzie trochę krzywo, to absolutnie nic się nie stanie. Tu po prostu nałożymy klej i tego później i tak nie będzie widać. Teraz możemy sobie wziąć jakąś podkładkę i bierzemy nasz klej w sztywcie, bo płynie raczej się nie nada. I po prostu smarujemy ten tutaj element klejem w sztywcie. Można ewentualnie jeszcze z drugiej strony tutaj ten element posmarować, żeby się lepiej później trzymał. I oczywiście przyklejamy, zanim to nam wszystko zaschnie. Tylko nie chcę, żeby mi się do kartki przykleiło. I w taki sposób po prostu idealnie, prościutko przyczepiamy jeden element do drugiego.
I kiedy dopasujemy, to dociskamy kilka razy mocniej. Można przejechać tak palcem. Jeżeli są jakieś grudki, to można na przykład troszkę mocniej tak linijką przejechać. I jeżeli gdzieś wyjdzie klej, to można go po prostu zabrać. I praktycznie można od razu zacząć wycinać. Teraz wycinamy po prostu wokół, równo z krawędziami. Wszystko dookoła. Jeżeli chcemy użyć taśmy do sklejenia naszej zabawki, to na samym początku, tutaj gdzie są takie wystające paseczki, wycinamy nożyczkami równo z tą krawędzią i na drugiej kartce tak samo wycinamy równo z tą krawędzią, ponieważ wtedy w taki oto sposób się połączy to wszystko. Czyli tak to powinno być sklejone. Bierzemy sobie oczywiście przejrzystą taśmę, a na początku użyję takiej cienkiej. Tylko sobie tutaj złączę, żeby było dobrze ustawione. Takim małym kawałkiem. I na dole też. I teraz wykładamy taśmą wszystko. Ja użyję takiej szerokiej taśmy, czyli po prostu naklejamy taśmę na całość. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy tylko tutaj na środku skleili, to tutaj widocznie kartka by się inaczej zginała. Dlatego, żeby to miało efekt taki, jaki powinno mieć, czyli żeby działało, żeby się tak łatwo skręcało, to trzeba przykleić wszędzie taśmę. Oczywiście tylko po jednej stronie. Wykładamy wszystko. I dopiero teraz, jak elegancko jest przyklejona taśma, to wycinamy nożyczkami po prostu wzdłuż krawędzi. I gdy dojdziemy do tego momentu, to przy wersji z taśmą nie potrzebujemy w ogóle tego jednego rzędu na górze, na którym nie ma kolorków. Dlaczego? Ponieważ przy użyciu kleju na to się nakleja pod następną warstwę, a jak sklejamy taśmą, to nie potrzebujemy tego rzędu w ogóle, także można go po prostu uciąć wzdłuż linii. Tak wygląda na razie nasza kartka. Teraz będziemy wzmacniać wszystkie zgięcia, które są narysowane. Na początku wzmocnimy wszystkie te tutaj pionowe zgięcia, bo to będzie nam potrzebne. Czyli po prostu można przyłożyć na przykład tą krawędź do tej linii zgięcia, ale jeżeli, tak jak pokazywałem, zaginaliśmy wcześniej wzmacniając na przykład patyczkiem do szaszłyka, to będzie nam się zdecydowanie lepiej i łatwiej zaginało teraz. I w taki sposób właśnie wzmacniamy wszystkie zgięcia.
Jedynie ciężej będzie zaginało się tam, gdzie jest ta sklejona część, czyli tutaj przy tym żółtym. Czyli wtedy można po prostu tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi i wykona nam się zgięcie. No i z drugiej strony tak samo wzmacniamy to zgięcie. Czyli na przykład przykładamy tą krawędź do tej linii, aby zagiąć, wzmocnić to zgięcie. I kiedy wzmocnimy wszystkie zgięcia, to zajmiemy się teraz tymi wszystkimi zgięciami. Tak jakby najprościej tłumacząc, wszystkie te zgięcia, które tworzą nam takie rąby, są wypukłe. Czyli będą prezentowały się z tej strony w taki oto sposób. To jest zgięcie wypukłe. A te wszystkie, które są tak jakby przekątnymi tych rąbów, będą wklęsłe, czyli będą się prezentowały w taki oto sposób. Tak wygląda wklęsłe zgięcie, ale po kolei. Na początku zrobimy te tutaj wszystkie wypukłe. Zaczynamy sobie na przykład od lewej strony i wzmacniamy te zgięcia, które wcześniej żeśmy poprawiali. I kiedy zagniemy z dwóch pasków, jedno zgięcie, drugie zgięcie, to można zagiąć kartkę wzdłuż tego oto pionowego zgięcia i będzie to wyglądało wtedy w taki oto sposób. To zgięcie używamy i zagina nam się kartka w ten sposób. Teraz zagniemy tutaj przy pomarańczowym i jak widzicie zaginamy dalej wzdłuż tej oto linii. I tak to się prezentuje. Tutaj odginamy pomarańczowy w drugą stronę. To zgięcie idziemy dalej, odginamy tu do żółtego. W taki sposób najlepiej się wzmacnia. I tak to wygląda. I zrobimy sobie do końca w taki sposób. I kiedy zagniemy wszystko, możemy wzmocnić i nasze zgięcie, które poprawiliśmy, jest właśnie wypukłe i wygląda w taki oto sposób. I tym sposobem wyginamy każde to zgięcie, które jest ustawione w taki sposób. Nie te przekątne, tylko te oto zgięcia. I tak każdy pasek wyginamy po kolei.
Czyli teraz można rozprostować kartkę, tak jak było na początku. Zajmujemy się po prostu tym zgięciem. Zaczynamy oczywiście, żeby było wypukłe. Zaginamy wzdłuż tej linii. I jedziemy dalej tą linię. I właśnie poprawiliśmy drugie zgięcie. Znowu rozginamy kartkę i zajmujemy się trzecim zgięciem. No i tak poprawiamy po prostu wszystkie. Kiedy już to zrobiliśmy, musimy teraz zrobić te wszystkie przekątne tych równoległoboków. Przypominam, że te oto zgięcia, prawda, były w taki sposób, czyli były wypukłe, a te zgięcia mają być wklęsłe, czyli mają w taki oto sposób się prezentować. Czyli wklęsłe zgięcie. I robimy po prostu w bardzo podobny sposób jak przed chwilą, czyli zaginamy najpierw tutaj to zgięcie, następnie używamy tego zgięcia, zginamy w taki oto sposób. Zdążę sobie w bok przerzucić. Znowu możemy wygiąć wzdłuż tego zgięcia. I teraz jednocześnie z tej i z tej strony można wgiąć to do środka po prostu. A można też pojedynczo. Ważne, żeby to było zrobione precyzyjnie. I można teraz wzmocnić i mamy właśnie wklęsłe zgięcie. I robimy tak do końca naszego paska, a następnie z wszystkimi tutaj tymi liniami, które są przekątnymi równoległoboków. Jeżeli komuś jest bardziej wygodnie na przykład odwrócić na drugą stronę i w taki oto sposób wyginać, no to oczywiście też można. Jeżeli te zgięcia, które poprawiliśmy, są na tyle mocne, że da się z tej strony dobrze, precyzyjnie to wygiąć, no to można właśnie w taki oto sposób wyginać z drugiej strony. I tak się prezentuje wgięty pierwszy rząd. Oczywiście teraz to rozpłaszczamy i zajmiemy się drugim rzędem, który w taki sam sposób można wyginać. Czyli albo z tej strony, albo jak na wygodnie odwrotnie, to można odwrotnie wyginać. Kiedy już wszystkie nasze zgięcia są dostatecznie mocno poprawione i zrobione oczywiście w dobrą stronę, musimy teraz skleić naszą kartkę, powiedzmy, w taki rulonik. Do tego celu odwracamy na drugą stronę i wywijamy sobie w ten sposób jedną część i z drugiej strony drugą część. No i jak łatwo się domyślić, połączenie polega na tym, że te kolorowe elementy mają się przykleić do tego białego paska. Oczywiście
jak najprecyzyjniej to robimy. Więc można tak tymczasowo troszkę sobie tak zagiąć naszą karetkę, ale też nie za mocno, żeby to zgięcie później nam nie zostało. No i teraz posmarować wszystko klejem i elegancko przykleić. Warto również posmarować tą drugą część, czyli w szczególności te wierzchołki. Bo najczęściej one odstają. Ja po prostu radzę tak pojechać sobie przy krawędzi klejem, żeby to dobrze było później sklejone. I oczywiście w miarę szybko staramy się przykleić jedną część do drugiej. Oczywiście najprecyzyjniej, jak się to da. I gdy przykleimy, można oczywiście bardziej przycisnąć, wzmocnić, kilka razy przejechać palcem i ewentualnie chwilkę odczekać, aż klej zaschnie i zobaczyć, czy kartka nigdzie nie będzie odstawiać, w szczególności na tych tutaj rogach, bo później nam to może troszkę nieładnie wyglądać. Teraz będziemy sklejać po prostu jedną część z drugą w taki oto sposób. Żeby to zrobić, najwygodniej jest to zrobić w taki sposób, że bierzemy sobie naszą taśmę, rozwijamy i odwracamy odwrotnie klejem do góry i można ją przykleić, żeby się nie ruszała, chociażby z jednej strony. I teraz na tą taśmę po prostu kładziemy końcówkę, najlepiej gdzieś do połowy, żeby też było nie za dużo, nie za mało tej taśmy. Zależy też, jaką tak naprawdę mamy szeroką taśmę. I oczywiście jak najbardziej prosto przyklejamy. I kiedy już przykleiliśmy do taśmy, no to możemy sobie ją uciąć po bokach, równo z krawędziami. No i teraz będziemy musieli po prostu elegancko, równiutko skleić jedną część z drugą. Najlepiej położyć na początku tą bez taśmy i teraz tą część z taśmą zacząć przyklejać. I oczywiście robimy to jak najbardziej precyzyjnie się oczywiście da. Kiedy już nam to wyschnie, musimy naszą kartkę z powrotem, powiedzmy, przywrócić w kształt takiego rulonika. I będziemy po prostu teraz zaginali wszystko wzdłuż tych zgięć, które żeśmy robili na samym początku. Można sobie zacząć obojętnie, z której strony tam sobie chcemy. No i po prostu musimy wzmocnić te oto zgięcia, jadąc po prostu wokół. Na początku można tak
z grubsza tylko wzmocnić zgięcia, pozaginać. I kiedy już przejedziemy wokół, to po prostu wszystko zaginamy razem. Czyli tak jak mówiłem, te ukośne linie są wklęsłe, tamte drugie linie są wypukłe. I gdy zagniemy, powstaje nam taki element z dziurką. Było tak, jak już troszkę właśnie pozaginamy, to nawet wystarczy w taki oto sposób skręcić i będzie wszystko dobrze pozaginane. Można tu ułożyć palec ze środka i troszkę wzmocnić te zgięcia. No i teraz po prostu idziemy dalej, wyginając w taki sam sposób, czyli te ukośne zgięcia są wklęsłe. Wszystkie zgięcia są oczywiście już zrobione, poprawione, wystarczy je tylko teraz jeszcze raz odpowiednio zagiąć. Można w taki oto sposób skręcić, jeżeli, tak jak w moim wypadku, tutaj się troszkę wgięło źle, no to później to się poprawi. Także na spokojnie, na razie można całość tylko tak z grubsza zagiąć, a później się bardziej precyzyjnie to poprawi. No i teraz znowu biały segment. I starczy delikatnie skręcić. I teraz niebieski. I skręcamy w drugą stronę. Delikatnie. No i tak robimy do końca naszej kartki. I kiedy dojdziemy do samego końca, można tutaj, szczególnie przy tych wierzchołkach, posprawdzać, czy jest odpowiednio zagięte, zanim tak powiedzmy zagniemy na stałe, poprawiać coś, jeżeli się da, a jeżeli już wszystko będzie gotowe według nas, no to dopiero wtedy tak mocno ściskamy całość i w tym momencie oczywiście jest dziurka w środku i możemy zacząć już zabawę. Robi się to w taki sposób, że troszkę rozchylamy od siebie i lewą ręką przekręcę w prawą stronę, czyli do przodu, a prawą ręką przekręcę w lewo, czyli do siebie. I mamy wszystkie kolorki. Teraz przekręcam w drugą stronę i są białe. Oczywiście na początku będzie się to tak trochę dziwnie zaginało, ale wystarczy chwilę wyrobić i będzie już elegancko chodziło.
I tak, jeżeli chcemy, możemy to w taki sposób zostawić. A jeżeli chcemy, to możemy wykończyć to w taki oto sposób, z jednej i z drugiej strony, żeby nie było dziurki. Żeby to zrobić, powiedzmy, robi się to troszkę na oko, tak jakby ten wierzchołek staramy się przyłożyć mniej więcej do środka naszej tutaj figury, czyli będzie wyglądało to, powiedzmy, w taki oto sposób. I tutaj zaginamy na dole ten element i bierzemy kolejną rzecz po lewej stronie i ten wierzchołek przykładamy do tego wierzchołka. Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy pierwszy element dobrze, to dalej już nam w taki oto sposób idzie dalej sekwencja. I dochodzimy do tego momentu. Teraz możemy tak jakby rozebrać to. I tutaj zacząć tak jakby z drugiej strony. I teraz zagiąć to, co przed chwilą nie mogliśmy zagiąć. I teraz już wszystkich stron jest pozaginane. I ten ostatni element po prostu musimy wsadzić do środka. W taki właśnie sposób. I wzmacniamy. I tak to wygląda. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli przypominam, bierzemy wierzchołek i przykładamy mniej więcej do środka tej naszej figury. Ja stwierdzam, że to jest właśnie gdzieś tutaj. Zaginamy. Teraz bierzemy wierzchołek po prawej stronie i w taki sam sposób przykładamy go do tego wierzchołka, co już jest. Następnie bierzemy kolejny po prawej stronie i w taki sam sposób zaginamy. Po prostu tutaj się w drugą stronę skręca nasz przedmiot. Dochodzimy do tego miejsca. Tutaj już nie możemy zagiąć, więc pozostałe elementy odginamy. Tutaj możemy sobie zacząć, gdzie żeśmy przestali. I zaginamy teraz ten element, który nie mogliśmy wcześniej zagiąć. I zaginamy resztę elementów. I oczywiście ten ostatni musi schować się tam do środka. I w taki sposób to wygląda. I gdy to wzmocnimy, nasza zabawka jest gotowa i w taki oto sposób działa. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika.